Treść tego zadania możemy zapisać w następujący sposób. 10 tysięcy razy 1 plus p setnych razy 1 plus p minus 2 setnych ma nam dać 16640. Czyli tutaj mamy oprocentowanie w pierwszym roku i tu oprocentowanie w drugim roku, które jest obniżone o 2 punkty procentowe. Czyli otrzymujemy 10 tysięcy razy 100 plus P przez 100 razy 98 plus P setnych równa się 16640, czyli mamy 10 tysięcy razy 9800 plus 100p plus 98p plus p kwadrat przez 10 000. Czyli otrzymujemy, że p kwadrat plus 198p plus 9800 równa się 16640. Czyli otrzymujemy p kwadrat plus 198p. Odjąć 6840 równa się 0. Delta, czyli 198 kwadrat, odjąć 4 razy 1 razy minus 6840, to jest 66564. Pierwiastek z delty jest to 258. Czyli P1 jest to minus 198 minus 258 podzielone przez 2. Jest to minus 228. P2 minus 198 plus 258 przez 2. Jest to 62, czyli 30%. Takie było oprocentowanie w pierwszym roku, a w drugim roku oprocentowanie o 2 punkty procentowe.